na początku zaznaczyć, że stoję tu przed Państwem jako Ewa Skorupa, radna Rady Miejskiej kolejnej kadencji, a nie jako pracownik Wodkana. Ale ponieważ pracuję w tej spółce od początku realizacji projektu, a z racji tej, że na końcu września skończyliśmy realizację tego projektu, na temat którego być może macie Państwo wyrobione zdanie, ale myślę, że zawsze warto jest posłuchać i tutaj konkretnie zobaczyć konkretnych informacji, które wiążą się z realizacją całości tego projektu. Pracę w samorządzie zawsze traktowałam jako misję, w związku z tym chcę Państwu przekazać te informacje, które Państwo również powinniście mieć i ewentualnie przekazać je swoim mieszkańcom, wyborcom. Proszę Państwa, projekt, o którym mowa, czyli budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, tak naprawdę był przygotowywany od 2005 roku. Na terenie tego urzędu pracownicy urzędu właśnie przygotowywali wstępnie pierwszą dokumentację do tego projektu, przygotowywali też przetarg na studium wykonalności. W związku z tym dopiero w 2007 roku na Radzie Miejskiej, to właśnie Rada Miejska jako pierwsza podjęła uchwałę w 2007 roku, w której przyjęła wykaz zadań i wyraziła zgodę na ich realizację. Skierowała też ten projekt do realizacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. A więc pierwsza data to jest 25 października 2007 roku. Następnie ważna data to jest czerwiec 2008 roku, a ja pracuję w Wodkanie od 5 maja 2008 roku, w związku z tym jak gdyby od początku jego realizacji. Ten projekt był realizowany nie w drodze konkursu, tylko jako z listy indykatywnej, w związku z tym wcześniej była podpisywana preumowa, a więc w 2008 roku w czerwcu najpierw była podpisana umowa, następnie w 2010 dopiero jeszcze musiała być zagwarantowana, że tak powiem, finansowanie, tak, dla tego projektu. W związku z tym w 2009 roku została podpisana umowa na pożyczkę w kwocie 33 miliony i dopiero w 2010 roku, a więc widzicie Państwo, ile czasu trwały przygotowania, intensywne, została podpisana umowa z Narodowym Funduszem, a więc 18 marca. W trakcie, na przestrzeni lat było podpisanych aż 8 aneksów i ten ostatni to jest aneks czyszczący. A więc już nawet po zakończeniu realizacji robót budowlanych. Proszę Państwa, terminy realizacji projektu, a więc przede wszystkim rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych nastąpiło w listopadzie 2008 roku. Natomiast zakończenie dopiero teraz na końcu września 2016. Okres kwalifikowania wydatków, a więc na przestrzeni całej, można powiedzieć, perspektywy ubiegłej, a więc od 1 stycznia 2007 do końca grudnia 2015 roku. Ważne dokumenty, zdarzenia. Tak, żeby Państwu dać obraz tak naprawdę właśnie tego ogromu prac, które na przestrzeni czasu zostały zrobione. A więc ilość pozwoleń na budowę, sami widzicie, 79. Uzyskać tyle pozwoleń trzeba było. Ilość pozwoleń na użytkowanie, 2. Ilość decyzji środowiskowych wraz z decyzjami zmieniającymi, 22.
Ilość postępowań przetargowych 28, ilość zawartych umów 18 na roboty, 50 na usługi i 1 na dostawy. Ilość procedur, które trzeba było też opracować zgodnie z wymogami unijnymi, to 7 różnych procedur, a kontroli w ramach trwania tego projektu było 25, w sumie 11 z Wojewódzkiego Funduszu, 10 z Narodowego Funduszu, 1 z Urzędu Kontroli Skarbowej, z NIK-u, z Urzędu Zamówień Publicznych i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Koszty realizacji całego projektu teraz już po rozliczeniu, że tak powiem. Koszt całkowity brutto 135 894 070 i przecinek 67. PLN całkowity koszt netto 111 245 183 i z końcówką. Natomiast wydatki kwalifikowane 72 665 148 i 42 grosze. Jeśli chodzi o źródła finansowania, to wysokość dofinansowania właśnie z tej kwoty całkowitej to jest 61 765 376 zł i 15 groszy. Z tego wkład własny beneficjenta to, proszę Państwa, kwota, którą spółka tak naprawdę uzyskała właśnie za pośrednictwem Rady tu z budżetu miasta, to jest 14 445 100 zł oraz reszta fundusze spółki, w tym oczywiście jest pożyczka, no, którą do 2005 roku no, trzeba będzie spłacić. Swoim projektem, znaczy projekt swoim zakresem obejmował. I tutaj chciałabym też zwrócić uwagę Państwa na to, jak duży wysiłek został zrealizowany. Popatrzcie, budowę sieci kanalizacji sanitarnej 41 km, tak? 41-36 wraz z trzema przepompowniami. Remont i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, więc modernizacja, prawie 13 km. Budowę sieci kanalizacji deszczowej 39,69 km. I z czterema układami do podczyszczania. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, tu jest zaledwie 130 metrów. Budowę sieci wodociągowej na prawie 9,5 km. Remont i budowę istniejącej sieci wodociągowej, więc modernizacja tej sieci ponad 6 km. Razem długość wybudowanych i zmodernizowanych sieci to 103 km i 59. W związku z tym, no tak jakbyśmy do Łodzi pojechali z powrotem. Ponadto zmodernizowaliśmy ujęcie wody Myszaki, przeprowadzono budowę instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków, modernizację węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni i modernizację stacji energetycznej oczyszczalni ścieków. Wskaźnik rezultatu, tak, który mieliśmy osiągnąć i muszę Państwu powiedzieć, że wszystko ponad 100% uzyskaliśmy, a więc wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej to jest 6301, podczas gdy tak naprawdę było wymagane od nas 6181, więc jest tutaj więcej. Wzrost stopnia skanalizowania miasta w związku z tym nastąpił z 89,5% do 95%, to jest zgodnie z KPOŚ-ką. Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci wodociągowej to 2330 osób, co jest równoznaczne z RLM-ami. Ten efekt
Uzyskanie tego efektu nie byłby możliwy, gdyby nie fakt, że w latach 2013-2014 spółka realizowała projekty na budowę podłączeń. I najpierw były to dwa projekty z Narodowego Funduszu, podczas których, tak naprawdę realizacji których zachęcaliśmy mieszkańców, aby skorzystali z dofinansowania. Ten program Narodowego Funduszu pozwalał dofinansowywać prywatnym, tak, beneficjentom, których my obsługiwaliśmy, do 45% kosztów, które oni musieli ponieść. Natomiast dalej, jak gdyby kontynuując to, w latach 2014-15 spółka korzystała z funduszy starostwa powiatowego, a więc budżetu powiatu bełchatowskiego, który nam się też pięknie wpisał w tą inicjatywę. I dwa projekty były wybudowane, w sumie 75 podłączeń uzyskaliśmy w ramach tych projektów. Chcę powiedzieć, że jesteśmy jednym z nielicznych tak naprawdę beneficjentów, którzy uzyskali efekt wymagany, a tym bardziej jeszcze wyższy niż był on oczekiwany. Ale tak jak mówię, to jest ciężka praca zespołu osób, które chodziły wręcz od domu do domu i namawiały ludzi do tego, żeby skorzystali z dofinansowania, a oczywiście marchewką było to dofinansowanie z Narodowego Funduszu i ze starostwa. I teraz chciałabym Państwu jeszcze tylko tak już telegraficznie przybliżyć jak gdyby najbardziej skomplikowane być może kontrakty. Więc chciałabym powiedzieć o kontrakcie 08, ten, który miał na celu modernizację właśnie wszystkich sieci. No tutaj powtarzam oczywiście te długości, ale chciałabym jeszcze dodać, że dodatkowo, tak, nastąpił remont i przebudowa 433 studzienek eksploatowanych wcześniej, tak. Ponadto wykonano inspekcję telewizyjną przewodów i została zrobiona inwentaryzacja, tak? Wyeliminowaliśmy tak naprawdę rurociągi azbestowo-cementowe i to, co, z czym Państwo możecie właśnie z mieszkańcami rozmawiać, że owszem, być może jest żal, tak, że jest wzrost trochę cen ścieków i wody, tak? Ale to skądś to się musi wziąć, tak? To jest po prostu, mamy inną jakość tych sieci, więc chociaż jak widzieliście Państwo, 61 milionów zostało pozyskanych, ale mimo wszystko, tak to jest w funduszach unijnych, że to mieszkańcy, to użytkownicy w pewnym sensie przejmują na siebie ciężar utrzymania potem tego. To nie ma lekko, jak się kupi dobry samochód, to potem remonty też kosztują. Proszę Państwa, istotny jest tutaj też ten kontrakt 01, a więc przebudowa ujęcia wody Myszaki. Też tutaj nie będę czytała, ale był ogrom pracy, które zostały zrealizowane. Ten kontrakt 09, gdzie wybudowaliśmy instalację przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków. Ja nie chcę się odnosić, że tak powiem, do opinii ogólnych, bo moim celem jest przedstawić Państwu skondensowaną informację. Natomiast w ramach przedsięwzięcia właśnie wybudowano 4 słoneczne hale, stację obwadniania osadów, magazyn osadu wysuszonego, zbiornik osadu przefermentowanego, zaadoptowano istniejącą komorę zasób, wykonano węzeł cieplny w pompowni osadu recyrkulowanego, tutaj zasilanie energetyczne, cały system automatyki został zmodernizowany.
Proszę Państwa, istotne jest to, że 100% wytwarzanych osadów ściekowych jest suszonych do co najmniej 65%, a więc zgodnie z założeniami, które były w tym projekcie. Natomiast już dwuletnia eksploatacja tego pokazuje, że ten średnie wysuszenie, tak, do suchej masy tego osadu kształtuje się na poziomie nawet 76%. To tak dla informacji podam Państwu, że łączna masa przekazanych do celów energetycznych osadów w 2016 roku wynosi 886,640 MW. Proszę Państwa, zaprzestano dzięki tak naprawdę tej realizacji użytkowanie poletek do składowania osadów ściekowych. Tak? No i ostatnie kontrakty, te, na których trochę się, że tak powiem, przewróciliśmy, ale modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków, kontrakt też bardzo ważny, dlatego że po prostu doprowadza do modernizacji na etapie wstępnym, tak, w oczyszczalni, przyjmowania tych ścieków. I to jest właściwie cała informacja w pigułce, którą chciałam Państwu przekazać. Ja z założenia nie chcę prowadzić dyskusji, bo jeśli Państwo macie, będziecie mieli taką potrzebę, to myślę, że prezes obecny tu na sali chętnie przygotuje się, tak, do takiej prezentacji. Natomiast ja przekazałam Państwu na ten moment tą informację po zakończeniu tego projektu. Dziękuję bardzo.